Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was na kolejny odcinek z Dino Dossierów, tym razem Leopleurodon. I myślę, że to będzie też dosyć ciekawe stworzenie, bo to kolejne stworzenie morskie, które ma dołączyć do gry. Jest to cierpliwy mięsożerca. I o co chodzi z cierpliwym? Z cierpliwym chodzi o to, macie to zresztą na obrazku po lewo, że ukrywa się między skałami w rafie koralowej i wyczekuje po prostu na odpowiedni moment, żeby zaatakować ofiarę i po prostu sobie ją zjeść w spokoju. Czy będzie można go oswoić i na nim jeździć? Jak najbardziej tak, będzie można. Co dalej? Jest to średniego rozmiaru stworzenie, więc myślę, że będzie troszkę wielkością, powiedzmy, przypominał ichtiozaura łamane na megalodona, coś w tym stylu. Myślę, że nie będzie aż tak duży jak megalodon. Zresztą widzicie po obrazku, jak mniej więcej będzie duży, czyli gdzieś tak 5 razy długi jak człowiek. Myślę, że megalodon jest trochę krótszy, ale tu chyba z obrazkiem akurat twórcy lekko przesadzili. Zastanawiają mnie te dwa ptaszniki, takie dwa ptaszki, jakby to określić, przy butli z tlenem, to znaczy tak się domyślam, że to jest butla z tlenem. Nie wiem, czy będzie chodziło o to, że może długo wytrzymać pod wodą, bo to jest trochę dziwne, biorąc pod uwagę to, że jest to stworzenie wodne i dziwne było, gdyby nie mógł wytrzymać pod wodą. Do czego będzie nam służyło to stworzenie głównie, bo możecie się zastanawiać do czego. Głównie będzie służyło do zbierania silica pearls i do oleju, czy tam ropy, nie kłócąc się już z niektórymi innymi osobami. Ale co jest najciekawsze w jego mechanice, to dopatrzyłem się takiego stwierdzenia, że pokazuje drogę do surowców i tu zastanawia mnie, o co chodzi, czy będziemy mogli go nastawić na to, żeby sam zbierał te surowce, czy kiedy będziemy na nim, sam będzie podpływał w pobliże surowców. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane, jestem tego naprawdę ciekaw. Prawdopodobny drop z niego to będzie skóra i mięso. Mam nadzieję, że ten dino dossier wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się ciepło, no i cześć!